W ostatnich latach widzimy też rosnącą, w zasadzie lawinowo, popularność pewnego gatunku jaszczurki, agamy brodatej. Często te jaszczurki kupowane są przez ludzi, którzy oczekują od tego zwierzaka takiego zachowania jak w przypadku psa czy kota. Wręcz niektórzy właściciele tłumaczą sobie zachowania takiej jaszczurki, jest machanie głową, machanie łapą, drapanie w szybę, jako zachowania typowo ludzkie, przekładając to, powiedzmy, agama macha łapą, czyli mnie pozdrawia, tak? Albo chce się przywitać, bądź pójść na spacer. To jest bardzo błędne. Te zwierzęta mają swoje typowe zachowania, powiedzmy, to machanie łapą, to najczęściej oznacza podporządkowanie się innemu osobnikowi. W tym wypadku może brać nas za takiego innego osobnika swojego gatunku. Drapanie w szybę wynika z tego, że zwierzęta te nie wiedzą, co to jest szyba. Mają naturalną potrzebę eksploracji przestrzeni. I to nie chodzi o to, że one chcą wyjść sobie z terrarium na spacer, tylko one dochodzą do szyby, stykają się z jakąś niewidzialną dla nich barierą, a widzą przestrzeń dalej i chcą iść. Niektórzy ludzie tłumaczą, że na pewno jest terrarium za małe, coś tej agamie nie pasuje. No, proszę Państwa, gdybyśmy ogrodzili szybą teren w Australii, gdzie taka agama występuje, teren o powierzchni powiedzmy 10 hektarów na 10 hektarów, taka agama by po pewnym czasie doszła do szyby grodzącej, to będzie w nią stukać głową, drapać i będzie chciała iść dalej, mimo że ma bardzo dużo terenu za sobą. To jest jej naturalne zachowanie. Niestety często osoby, które trzymają te agamy jako takiego pupila, wręcz członka rodziny, troszeczkę przesadzają. Widzimy często filmy czy zdjęcia agamy ubieranych, jaszczurek ubieranych w ubranka, prowadzonych na smyczy, wożonych na wakacje, na desce gdzieś rozdzielczej samochodu, czy nawet pływające na kajakach. To jest wbrew pozorom duży stres dla tych zwierząt. Trudno jest im podczas takich eskapad zapewnić właściwą temperaturę, właściwą wilgotność. Miejsce takich zwierząt jest w naturze, jeżeli już je hodujemy w domu, no to w dobrze urządzonym, dobrze przygotowanym terrarium. Ja wiem, że mówiąc to, co mówię, narażę się pewnej części właścicieli zwierząt, ale naszym zadaniem jest promowanie odpowiedzialnej terrorystyki i właściwego podejścia do takich zwierzaków.